Cześć, ja jestem Max, witajcie na kanale Dzieci Lasu. W dzisiejszym odcinku zrobię recenzję noża firmy Cold Steel. Zaczniemy od pierwszej podstawowej rzeczy, czyli ceny noża. Nóż ten kosztuje około 300 zł, tam 290 z kawałkiem. I moje pierwsze zdanie na temat tego noża, jest on solidny jak za tą cenę. Co do parametrów tego noża, czyli długość, grubość, to długość ostrza to jest 17 cm, a grubość to jest 5 mm. Nie jest on zbyt gruby, nie jest cienkim nożem. Jest naprawdę solidny jak na taki nóż a la survivalowy, coś tego typu. Rodzaj ostrza jest to nóż typu tanto, czyli z takim ściętym początkiem. A całość noża jest zrobiona w formie hidden tanga, czyli nóż przechodzi przez całą rękojeść, ale nie jest jednej grubości z rękojeścią. Stal, z jakiej został wykonany nóż, została nazwana według strony militaria.pl jako SK5 Carbon Steel. Za dużo mi to nie mówi, ważne, że jest solidne i według producenta nie jest mocno odporny na korozję. Ja na szczęście nie mam aż takiego problemu, że jeszcze nie jest rudy ten nóż. Ale co warto wspomnieć, to muszę podejść do kamery, że już pewnego rodzaju przetarcia widać od używania, głównie na czubku ostrza. Nieduże, ale jednak są. Przechodząc dalej mamy jeszcze pokrowiec, który jest moim zdaniem bardzo, ale to bardzo genialny. Jest zrobiony z plastika, jakieś tworzywo sztuczne i ma dwie formy zabezpieczenia. Pierwszą formą zabezpieczenia noża jest po prostu na wcisk i nóż sam z siebie nie wylatuje. Musiałbym naprawdę mocno się postarać, żeby on wyleciał. Z drugiej strony jest zabezpieczenie na guzik, dwa takie paski, które trzyma, żeby rączka nie latała. Jest to bardzo przydatne, bo jeżeli jesteśmy w terenie, potrzebujemy szybko wyjąć nóż, to tylko wyciągamy, coś robimy, coś tniemy i potem tylko chowamy i przez chwilę nie musimy się martwić o to, bo nóż i tak jest zabezpieczony i nam nie wyleci. Jeżeli chodzi o montaż do paska, jest też bardzo genialnie rozwiązany. Jest rzep i klip. A, mi się będzie do rękawiczek teraz przyczepiał. Można założyć nóż, nie zdejmując całego paska. Jest to dla mnie bardzo genialna opcja. I jednocześnie, jak są uchwyty z zapięcia z samym rzepem, to rzepy lubią się psuć, to tu na dodatek mamy tego klipsa. Za chwilę założę nóż i zaprezentuję wam, jak on wisi przy pasku. Z powodu jakże zimowego mojego ubrania i bardzo grubej kurtki noża nie widać spod tej kurtki, ale pokażę wam w ten sposób. Nóż wisi sztywno przy pasku, ale jednocześnie nie utrudnia mi ruszania się, bo on jest w miarę luźny, nie jest cały sztywny. On sobie tu będzie latał na tyle, na ile sobie pozwoli. I tak jak wspominałem, można tego nie zapinać, przez co może wtedy trochę bardziej tu latać, ale nic to dalej nam nie zmienia przy tym.
przy noszeniu. Wyciąganie noża, jak się ma go na pasku, jest bardzo proste. Odpinamy to, co już mam odpięte i bez problemu wyciągamy. Nie musimy szarpać. Można mieć obawy, że podnosząc sam nóż wyrwiemy tutaj coś. Jest bardzo ładnie tak zrobiona krawędź pochewki, żeby można było przyłożyć kciuka i wypchnąć nóż bez żadnego problemu. Przejdziemy teraz do testu ostrości, ale przed tym wspomnę o rękojeści tego noża. Jest oczywiście napis Cold Steel. Jest trochę ciemno, więc może nie być widoczne na kamerze. Rękojeść jest bardzo ładnie, jest gumowa, ale z takiej twardej gumy. Jest bardzo fajnie profilowana, więc pasuje dobrze do mojej ręki i w rękawiczkach, i bez, i w grubszych rękawiczkach takich stricte roboczych. Plus, jako że to jest nóż taktyczny, wojskowy, tak jest opisywany, ma gardę, która bardzo zabezpiecza nas, że na pewno ręka nam nie zjedzie na nóż. I też nie przeszkadza ta garda w używaniu. Przejdziemy najpierw do ostrzenia patyka. Drewno jest zmarznięte, bo jest minus 4 stopnie, jakoś tak. Mimo tego, że patyk leżał na ziemi i jest mocno zmarznięty, to sobie radzi. Jak widać, jest ostry. Nie ma problemów. Jednocześnie waga tego noża pomaga nam przy mocniejszych cięciach. Z drugiej strony nie jest na tyle ciężki, żeby przeszkadzał nam w noszeniu, w delikatniejszych pracach. Widzę tam jeszcze jeden większy kij, więc wezmę go teraz szybko i spróbujemy trochę porąbać tym nożem. Ten kij to już w ogóle jest jeszcze cały w lodzie. Zobaczymy, jak ten nóż sprawdza się tak naprawdę w mocno ekstremalnych warunkach, bo rąbanie zamarzniętego drewna to nie jest coś, co... Rąbanie drewna to nie jest coś, co powinno się robić, a co dopiero zamarzniętego. No, jak widać, kurczę, bardzo ładnie sobie radzi. Spróbujmy jeszcze batonowaniem. Muszę przyznać, że nie sądziłem, że to będzie aż tak skuteczne. Myślałem, że faktycznie nóż jest dobry do pocięcia moich patyczków, ale nie sądziłem, że sobie poradzi aż tak dobrze z batonowaniem zamarzniętego drewna. I to dosłownie zamarznięte. Widać tam obok jeszcze ślad, że on był przykryty cały śniegiem. Nie będę przedłużał, usiądę i przejdziemy do podsumowania. Nóż za 300 zł. Taktyczny. Czy warto? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Uważam, że to jest nóż, który zasługuje na jakąś ocenę 10 na 10. Jest po prostu genialny. I jakbym
z doświadczeniami na dzisiejszy dzień mógł kupić ten nóż, to bym jeszcze raz go kupił, bo naprawdę warto. Na chwilę obecną nie widzę żadnych wad tego noża. Na pewno jakieś są, jeszcze po prostu ich nie dostrzegłem. Co warto jeszcze wspomnieć, o czym nie mówiłem, pokrowiec ma tutaj malutką dziurkę na samym dole, co pomaga temu, żeby nóż nie rdzewiał w pochewce, jak zamoknie nam lekko i wsadzimy go do pochewki, albo jak deszcz będzie padał i nam wszystko naleci do tej pochewki, to on nie będzie mógł w tej pochewce, tylko wszystko spłynie. No, nie będę przedłużał tego więcej. Widzieliście, jak ten nóż się sprawdza i moja ocena jest naprawdę wzorowa dla tego noża. Dziękuję za oglądanie. Następny film, mam nadzieję, standardowo w piąteczek. Do następnych filmów. Zostawcie łapkę, komentarz i suba. Cześć!